Znajdujemy się w tym momencie w Koszalinie, gdzie świdnicka ekipa Drift 2 jest jednym z organizatorów dzisiejszego treningu rozpoczynającego sezon 2016. Powiedz nam, co się w tym momencie dzieje, co chłopaki robią i kiedy zaczynają się już jazdki. W tym momencie chłopaki się przygotowują. Za chwilę zaczniemy spotkanie organizacyjne, na którym będą przedstawione zasady, co się dzieje, jak według jakich zasad jeździmy, od której godziny i do której. Zaczynamy za około pół godzinki, także szykujcie się na niezłą jazdę. Co do tej pory zrobiliście i co jeszcze musicie zrobić przy autach, żeby wystartować? No, od dwóch dni walczymy z granatowym BMW. Zmieniłem łącznik wału, bo się posypał, końcówki drążków kierowniczych. No, aktualną chwilę trzeba jeszcze poprawić geometrię po paru okrążeniach w torze. Przy zielonej nie robiliśmy nic, tylko zmieniliśmy koła, bo tak naprawdę wyszło na hula, że będę jeździł. Jak to się stało i co musieliście zrobić? Co się stało? Rozpadła się dokładnie pompa wody, ponieważ no, mamy już dosyć wysoką temperaturę. Samochody się grzeją. Co musimy zrobić? Wyciągnąć ją, wsadzić nową. Nie. Na szczęście mamy blisko sklep motoryzacyjny. Jak wrażenie po pierwszym przejeździe? Jakie są warunki na torze? Ogólnie rzecz biorąc, po pierwszym przejeździe jest naprawdę fajnie. Poznaję swój samochód tak naprawdę na nowo, nie wiem czemu, bo jest zupełnie, są inne warunki niż w górach, niż na takich trasach, co my jeździmy. Samochód Marcina niestety się popsuł, tak jak było mówione wcześniej. No i warunki na torze są fajne, bo tor jest z jednej strony śliski, z drugiej strony jest nagumowany. Tak naprawdę walczymy z samochodem, byle być ciągle w poślizgu i non stop się czegoś nowego uczymy. Ekipa Drift 2, czym się dzisiaj zajmowaliście i ogólnie jako organizatorzy? No dzisiaj przede wszystkim zajmowaliśmy się organizacją medialną. Przede wszystkim robimy z tego relacje. Jeżeli chodzi o selekcję aut, wiele aut wyeliminowaliście? No niestety jednak sporo ich było, bo nie dość, że sami się zgłaszali ludzie, to też byli tak zwani pośrednicy, którzy zgłaszali, powiedzmy, kolegów i naprawdę sporo tych zgłoszeń było, które musieliśmy jednak ze względu na brzydkość aut odrzucić. Podsumowujesz dzisiejszy dzień. Co nowego cię spotkało i jakie wrażenia? Co nowego? No, wrażenia całkowicie inne niż u nas, niż szlaki górskie czy drogi górskie. No, jest to obiekt zamknięty, który teoretycznie można sobie pozwolić na więcej. Można pewniej wchodzić w te zakręty. Mamy tutaj otwartą przestrzeń, nie musimy się bać, że nagle trafimy na ścianę albo na drzewo. A jakie usterki cię dzisiaj spotkały? Na pewno usterka zaskakującej utraty wody, czyli pompy wody, czy czynnika chłodzącego.
No i liczny brak opon z tyłu, które po kilku kółkach wybuchały. A jeżeli chodzi ogólnie o jazdę na torze, jak ją oceniasz? Jakbym to w naszym stylu powiedział, to 2 na 10, ale no... Nie no, myślę, że dosyć dobrze było, jak na pierwszy raz na takim obiekcie, że sobie poradziłem, no, chociaż nie było tego, co w górach, czyli par, bo trochę inaczej i trochę mniej pewności do osobnika za mną jest, ale było dobrze, przyjemnie. Tutaj się dzisiaj bawiliśmy przede wszystkim, bo o zabawę chodzi w drifcie dla nas. Tutaj zjechali się drifterzy, którzy powiedzmy lubią stylowe fury. No, na przykład. Jedzie kolejna. Powiem ci tak, chodzi o to, żeby drift był zabawą, żeby nie patrzeć na to, ile kto ma mocy i tak dalej, tylko żeby po prostu się świetnie bawić, żeby wrzucić auto w zakręt, po prostu tańczyć po torze. A ile osób uczestniczyło w evencie, w jazdach? Uczestników mieliśmy z samochodami około 20. No, z różnych stron Polski, tak? Z Łodzi, z Warszawy, z Poznania i tam z innych wiosek i tak dalej, nie? A jak ty się bawiłeś? Ja się bawiłem świetnie. Mogę się pochwalić, że zajechałem 2 Płoszki, wszystkie opony, samochód cały, nieporysany, także jestem szczęśliwy. Z tego co widzieliśmy, to był też mały wypadek. Co tutaj się stało? A no chłopaki co po prostu tańczyli za blisko siebie i się pozderzali, tak się zdarza, nie? A było jeszcze sporo innych usterek u innych? No, takie mniejsze, większe były, tam słyszałem, że pompa wody, no, takie podstawowe usterki, czy tam wspomaganie, czy coś, także, no, ale to jest zabawa, tak? Każdy każdemu pomaga, nie ma, że ktoś tam jest bezradny, tak? Jak nie ma narzędzi, czy części, czy coś, to zawsze się powymieniamy. Ja na przykład zajechałem 2 Płoszki, jeszcze kolega przyszedł, spoko, ja mam jeszcze zapas, także jakby co, możesz się bawić i no super, atmosfera jest taka właśnie przyjazna, nie ma rywalizacji w ogóle tutaj, tylko czysta przyjaźń i drift.